Bankowy Dom Kultury. Oh yeah. Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. Hello, dzisiaj witam was z Leska. Poszperamy sobie dzisiaj w tym pustostanie. Udało mi się dogrzebać, dokopać do informacji, według których ten oto budynek kiedyś pełnił funkcję mieszalni pasz. Nigdzie nie ma żadnej tabliczki, że to teren prywatny, czy że zakaz wstępu. Dlatego z tej okazji pozwolę sobie wejść. Już na pierwszy rzut widać, że pomieszkiwali tutaj bezdomni prawdopodobnie. Masa śmieci, potłuczonych butelek. Można było się tego spodziewać. Jakieś stare drzwi. Sedes. Opony. Karpaty Krosno. Co do tego drewna, to właśnie ten film miałem nagrać przedwczoraj, czyli w czwartek. Ale kręcili się tutaj jacyś, może budowlańcy, nie wiem w sumie. I z tego powodu nie nagrałem wtedy tego filmu. I ci budowlańcy właśnie palili tu ognisko. Także to co do tego drewna. Ale syf. Dobra. Może zaopatrzyłbym się w latarkę. I nastała światłość. Kupę szkła wszędzie. Jakieś troty?
fajne graffiti. Patrzcie, to wygląda, jakby kiedyś się paliło. Ciekawe. Na 100% to się kiedyś fajczyło. Będzie szkło. Tu jest jakieś jeszcze jedno wejście. O, parasolka. Takie te schody troszkę niepewne. Sala Królestwa Świadków Jehowy. Wszędzie. Dosłownie wszędzie tu jest potłuczone szkło. To musiał ktoś podpalić. Specjalnie. Różni są ludzie. Kochać, kochanie. Nienawidzić, nienawiści. W sumie coś w tym jest. Teleporter. No enter. Thank you.
Frankowy Dom Kultury. Oh yeah. Tanie wino jest dobre, bo jest dobre i tanie. No, taka oto miejscówka. Szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się nie wiadomo jakich rarytasów, ale myślałem, że coś ciekawszego tu jednak znajdę. A to ewidentnie miejscówka pod Melinę, ewentualnie pod Wagary. Wypogodziło się nawet. O, tutaj właśnie ci budowlańcy przedwczoraj palili ognisko. I znowu bardzo dużo szkła. Ptasie pióra. Pięknie życie potrafi sobie poradzić w każdych warunkach. Żeby żyć, trzeba też pić. Zimno jak coś. Dlatego podczas takich wypraw gorąca herbatka to podstawa. Tutaj wszystkie te okna, albo inaczej, żadne z tych okien nie ma szyb. Także ślizga tutaj powietrze. Tutaj też paliło się. Dziwna sprawa. Co tak strzela co jakiś czas? Gdzieś z daleka. I z powrotem na dole. Tu są takie, jakby to nazwać, sypy. Coś podobnego było na każdym piętrze. Tutaj chyba z góry spadała ta pasza przemieszana.
No ja tam głowy nie będę pchał. Ciekawe miejsce. Ciekawe. Nie wiem jak to nazwać. Dobra. Rozejrzyjmy się jeszcze na zewnątrz. Tylko tu są domy. Z tej strony. Może nie będę aż tak ordynarnie się tam kręcił. Chociaż tak jak mówiłem, nie ma tu nigdzie żadnej tabliczki, że zakaz wstępu czy coś. Mimo że oficjalnie jeszcze jest jesień. No to drzewko to już naprawdę udowadnia, że życie może sobie poradzić w naprawdę wszelakich warunkach. O, znowu tak strzeliło dziwnie. Nie wiem co to. Jakieś worki ze śmieciami? A, tu są jakieś powycinane drzewa, jakieś krzaki. Tutaj. Każe to przypuszczać, iż ten pustostan być może będzie remontowany i powstanie w nim coś nowego. Znowu strzeliło. No dajcie znać w komentarzu, jak się podobał taki film. To pierwszy taki urbex w moim wykonaniu. Więc możecie mi doradzić ewentualnie, co robiłem źle, co robiłem dobrze, co poprawić. No i czy chcecie więcej? A jeżeli chcecie, to możecie dać mi też jakiś cynk, gdzie tutaj w okolicy Bieszczad znajduje się coś podobnego. Coś podobnego jest w lutowiskach, tylko lutowiska mi nie po drodze. Ale może. A tymczasem pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca i tymczasem. Po dziś dzień tak naprawdę nie wiadomo, które źródło sanu jest tym
głównym